Dlaczego bogaci ludzie się bogacą, a biedni są ciągle w tym samym miejscu? Dlaczego ci pierwsi uważają, że biznes to układanie klocków Lego, a ci drudzy, że zarabianie pieniędzy to kradzież czy przypadek? W tym odcinku pokażę na 6 prostych przykładach, w jaki sposób różnią się mentalnie ludzie bogaci od tych nieporadnych finansowo. Do tego odcinka zainspirowała nas książka Harva Eckera Bogaty albo biedny, po prostu różny mentalnie. Ten człowiek na kilkudziesięciu kartkach papieru zapisał większość różnic mentalnych pomiędzy jednymi a drugimi osobami pod kątem zarabiania pieniędzy i jest to prawda, więc zachęcam do tego, żeby sobie z tej książki skorzystać, zobaczyć i odkryć właśnie swoje przekonania na temat zarabiania pieniędzy. Ja od dziecka czułem, że zarabianie pieniędzy to jest po prostu układanie klocków Lego, że to nie może być przypadek, że jedna część miasta jest bogata, a druga część miasta jest biedna, tak? Było to widać po domach, po samochodach, więc zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że ci ludzie mają pieniądze. No i konsekwentnie próbowałem do tego dojść, poznawać bogatych ludzi, pytać ich, jak oni pracują, jak oni działają. W związku z tym w tych 6 punktach chciałbym pokazać takie kilka podstawowych różnic, które należy zrozumieć, żeby po prostu wyjść z tego wyścigu szczurów i zacząć zarabiać większe pieniądze. Przechodzimy do punktu pierwszego, czyli do termostatu finansowego. Ja mając 16 lat pracowałem po kilkanaście godzin dziennie na polu kwiatów, potem w fabrykach w Holandii i zarabiałem minimum 1000 zł miesięcznie. Była to ciężka, fizyczna praca, no, która sprawiała, że jednak te 1000 euro ponad miesięcznie się pojawiało i potem przez wiele, wiele lat miałem te pieniądze, nigdy ich do końca nie wydałem. Użyłem je na pierwszy wkład własny na mieszkanie, ale to jest inna historia. Natomiast miałem znajomych, którzy pracowali w Norwegii, miałem znajomych, którzy pracowali w Szwecji, w Szwajcarii i oni zarabiali zdecydowanie więcej, robiąc dokładnie tą samą pracę. Czyli zobacz, pracując w Polsce, moi rodzice zarabiali około 3000 zł miesięcznie, normalnie tak jak pozostała część miasta. Natomiast ja zarabiałem 1000 euro po prostu dlatego, że pracowałem na polu kwiatów 1000 km na zachód, tak? Moi znajomi, którzy byli w innym miejscu, zarabiali kilka tysięcy euro, robiąc dokładnie to samo co ja, tylko w innym kraju. W związku z tym ja swój termostat finansowy miałem ustawiony nie na poziomie maksimum, bo ja chciałem zarabiać i pracować jak najwięcej, tylko nie było takiej możliwości, nie mogliśmy robić nadgodzin. Natomiast nie miałem poziomu maksimum, ale minimalnie wiedziałem, że nie zejdę poniżej 1000 euro, bo chociaż miałbym pracować w polu po 15 godzin dziennie, to po prostu ten 1000 euro zarobię. Natomiast mój znajomy z Norwegii nigdy w życiu nie przyjechałby do Holandii do pracy na polu kwiatów za 1000 euro, no bo tam zarabiał 4 czy 5 tysięcy, więc po co miałby tam przyjeżdżać? I tutaj z termostatem finansowym a propos tej książki jest bardzo ciekawa historia, którą widać szczególnie przy sprzedaży działek deweloperskich. Jeżeli znasz kogoś, albo sam robiłeś taką transakcję, że kupujesz jakiś kawałek ziemi, na którym będzie budowane osiedle, domek czy cokolwiek, to jeżeli wpadnie pierwsza transza, to na ogródku tej rodziny, która sprzedawała działkę, pojawi się w pierwszej kolejności trampolina. W drugiej transzy pojawi się quad. W trzeciej transzy pojawi się samochód. W czwartej transzy pojawi się coś tam, tak? W związku z tym ludzie, którzy mają ustawiony swój termostat finansowy na jakimś poziomie, wszystko, co dostają powyżej tego poziomu, muszą po prostu wydać i to jest też opisane w tej książce i tak po prostu jest. Czyli wszystkie premie powyżej kwoty etatowej muszą zostać wydane. Przedsiębiorcy, którzy zarabiają dużo pieniędzy, nie mają maksymalnego pułapu zarobków. Jeżeli ktoś zarobi 10, 15 czy 20 tysięcy złotych w miesiącu, nie mówi sobie stop, nie muszę już pracować, tylko pracuje tyle, ile ma energii, ile ma zdrowia i generuje sprzedaż cały czas, bo po prostu nie ustawia sobie finansowo jakiegoś progu do zarabienia tych pieniędzy. Punkt drugi. Przeliczanie czasu na pieniądze. Według mnie pieniądze to środek do przetrzymywania czasu. Mając 200 zł w kieszeni, masz wybór. Albo sprzątasz swoje mieszkanie przez 5 godzin i poświęcasz na to czas, albo zapłacisz komuś, kto zrobi to za ciebie. W związku z tym za te 200 zł możesz wybrać, na co te 5 godzin przeznaczysz. I im człowiek jest bogatszy, tym bardziej ceni sobie swój czas i przelicza go właśnie na pieniądze. Natomiast ludzie, którzy nie mają pieniędzy, nie czują, że ich czas ma jakąkolwiek wartość. Są w stanie jechać 30 minut na drugi koniec miasta, żeby kupić jakiś produkt taniej. I nie mają w głowie takiego wyobrażenia, że mogą w czasie tych 30 minut w jedną i 30 w drugą, czyli przez godzinę, zarobić więcej pieniędzy, niż warta jest ta obniżka, ta promocja, po którą właśnie jadą. Dlaczego tak jest? Jeżeli człowiek pracuje na etacie od godziny 8 do 16, to uważa, że tylko i wyłącznie w tym czasie zarabia pieniądze, natomiast po godzinie 16 jego życie jest oderwane od spraw finansowych. Są ryby, spotkania ze znajomymi,
i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie ma w tym czasie już zarabiania pieniędzy. To robią przedsiębiorcy, którzy pracują 24 godziny na dobę. Dlatego jeżeli osoba kończy pracę na etacie, to przestaje myśleć w ten sposób o tym, że jej godzina pracy jest warta X i wtedy już po prostu tego swojego czasu za pieniądze nie wycenia, co jest bardzo dużym błędem, bo czas to jest nasze najcenniejsze aktywo. I tutaj bardzo ciekawym ćwiczeniem jest takie zadanie. Zastanów się, ile zarobiłeś czy zarobiłaś w poprzednim roku całą kwotę i podziel tą liczbę przez 2000. 2000 to jest mniej więcej liczba godzin, którą się pracuje w ciągu roku, stąd jest ta liczba. I teraz okaże się, ile jest warta Twoja godzina czasu. Czyli jeżeli zarobiłeś 100 tysięcy złotych w ciągu roku i podzielisz to przez 2000, to otrzymasz liczbę 50 zł za godzinę. Dlatego jeżeli sam masz posprzątać swoje mieszkanie i zrobić to przez 5 godzin, to wydajesz 250 zł swojego czasu. Jeżeli ktoś na przykład robi strony internetowe i na jednej stronie zarabia 2000 zł, no to te godziny, w trakcie których robi tą stronę, poświęci po prostu na to, żeby tą stronę zrobić, zamiast sprzątać mieszkanie, bo po prostu ktoś zrobi to taniej niż on. Punkt numer 3, czyli potrzeba posiadania przedmiotów. Osoby, które nie mają pieniędzy, mają ogromną potrzebę posiadania przedmiotów na własność. Polskie piwnice, jak dobrze wiesz, są zasypane reliktami przeszłości, jest tam wszystko, co się może kiedyś przydać, ale nikt z tego nigdy nie korzysta. I stare przysłowie mówi, że nie musisz mieć krowy, żeby napić się mleka. Dlatego w tym punkcie pokażę przykład myślenia dwóch różnych osób. Wyobraź sobie dwie osoby, Piotrka i Pawła. Oboje pracowali w Norwegii i na głowę zarobili po 250 tysięcy złotych. I teraz co robi Piotrek? Idzie do salonu aut używanych, na przykład Audi, kupuje sobie Audi A6 w kombi z dobrym silnikiem, dobrze wyposażoną wersję i całą swoją ciężko zarobioną kwotę pieniędzy wydaje po prostu w pasywo. Samochód, jakbyśmy na niego nie patrzyli, zawsze będzie kosztem i po prostu tracił na wartości, ale spełnił swoje marzenie, ma ten samochód, super fajnie. Natomiast Paweł, który myśli inaczej, kupuje kawalerkę lub małe mieszkanie dwupokojowe, już wyposażone i wynajmuje je za 1500 zł miesięcznie plus rachunki. I teraz za te 1500 zł miesięcznie, praktycznie do końca życia, jak ta kawalerka będzie wynajmowana, a małe mieszkania zawsze się wynajmują, nawet w trakcie pandemii te mieszkania są wynajmowane, to za te pieniądze może pójść do jakiegokolwiek salonu, gdzie są auta oczywiście niższej klasy i za niewielką wpłatą 5 czy 10% może wyjechać z nowym samochodem z salonu i co 2-3 lata zmieniać go jako nowy i do końca życia jeździć, czyli spłacać ratę z pieniędzy, które płacą najemcy mieszkający w jego mieszkaniu. Większość ludzi, która ma na koncie kilkadziesiąt tysięcy złotych, kupuje po prostu zwykły używany samochód za gotówkę, za te kilkadziesiąt tysięcy złotych, no i jeździ starym samochodem, którego często trzeba naprawiać. Natomiast ludzie, którzy nawet mają kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności, którzy zajmują się nieruchomościami, decydują się na taki krok, że płacą za zbudowanie swojej zdolności kredytowej. To jest temat na osobny odcinek, ale jest to możliwe. Druga sprawa jest taka, że te pieniądze używają na wkład własny na mieszkanie do kredytu hipotecznego i już mają pierwsze nieruchomości, które zaczynają przynosić jakikolwiek dochód. Teraz przejdziemy do punktu czwartego, czyli do otoczenia, w którym się znajdujemy. Myślę, że to jest najważniejszy czynnik, który wpływa na to, ile zarabiamy. Jeszcze raz podkreślę, że to jest kanał o zarabianiu pieniędzy, więc wszystkie wskazówki, które tutaj się pojawią, sprawią, że będziesz tych pieniędzy zarabiać więcej. Natomiast jeżeli oglądałeś czy oglądałaś odcinek numer drugi o wyznaczaniu celów i Twoim celem głównym nie jest cel finansowy, to te rady mogą być lekko oburzające. Dlaczego? Otoczenie, w którym się znajdujemy, sprawi, że będziemy cały czas popychani do przodu, będziemy więcej sprzedawali produktów i swoich usług. Jeżeli piątka Twoich znajomych to są osoby pracujące na etacie, to zapewniam Cię, że nie zmienisz swojego położenia finansowego i za 5 lat wszyscy będziecie wyglądali finansowo bardzo podobnie. Dlatego jeżeli chcesz budować własną firmę i zarabiać więcej pieniędzy, po prostu musisz przebywać z osobami, które prowadzą własne firmy i będą Ci podpowiadać, w jaki sposób sprzedawać produkty i usługi, rozwiązywać wszystkie problemy, które się po drodze pojawiają. W związku z tym wymiana 5 najbliższych znajomych, którymi się najczęściej spotykamy, to jest pierwsza podstawowa rzecz, którą trzeba zrobić, żeby zacząć po prostu zarabiać pieniądze. Punkt numer 5. Twoje zarobki są wprost proporcjonalne do wartości, którą wnosisz. Wyobraź sobie, że tworzysz lejki sprzedażowe dla firm internetowych i
Większość Twoich reklam, które tworzysz, działa w ten sposób, że wydane 1000 zł przynosi na przykład 2000 zł do firmy. Czyli wydaje 10 tysięcy, zarabiam 20 tysięcy. W bardzo dużym uproszczeniu. Czy jest przedsiębiorca, osoba, która by Ci powiedziała, że nie chce z Tobą pracować, że to, co robisz, jest bezwartościowe i nie skorzysta z Twoich usług, nie zapłaci Ci prowizji? To jest niemożliwe. Jeżeli tworzysz produkt lub usługę, która sprawia, że ktoś dzięki Tobie oszczędza czas, zarabia więcej pieniędzy, likwidujesz jakiś problem, uśmierzasz mu ból, to ta osoba po prostu zapłaci Ci każde pieniądze tak długo, aż to będzie dla niej wartościowe i potrzebne. Osoby, które nie mają pieniędzy, bardzo często myślą o osobach przedsiębiorczych, w ogóle o przedsiębiorcach, że to złodzieje i oszuści. Natomiast jeżeli ktoś na wsi ma bardzo duży dom i jest producentem butów i praktycznie cała miejscowość, województwo chodzi w butach, które produkuje ta osoba, to znaczy, że te buty są dobre, są w dobrej cenie, w dobrej jakości, po prostu ludzie chętnie je kupują, dlatego ta osoba ma dużo pieniędzy. Natomiast jeżeli by był to oszust i złodziej, to produkowałby złe buty w złej jakości, których nikt by nie kupował, więc nie byłoby poleceń, nie byłoby pieniędzy, nie byłoby tego ładnego domu na wsi. W związku z tym osoby, które posiadają pieniądze, doceniają ludzi bogatych i biorą z nich przykład, natomiast ludzie, którzy nie mają pieniędzy, tylko wyłącznie krytykują osoby, które te pieniądze mają, bo po prostu same nie chcą się zabrać do roboty, ale o tym więcej zobaczysz w tej książce. Przechodzimy teraz do najważniejszej części odcinka, czyli do tego, jak zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie. Będziemy mówili o sprzątaniu, bo jest to biznes, który każdy może zrozumieć. Pomijam fakt, że sprzątanie to jest najtrudniejsza czynność świata i mówię to z pełnym przekonaniem, bo bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która po prostu prawidłowo sprząta. Tak po prostu jest, tak? Mamy mnóstwo nieruchomości, mnóstwo mieszkań, w których zlecamy usługę sprzątania i bardzo rzadko jesteśmy po prostu z tej usługi zadowoleni. U mnie na osiedlu ostatnio pojawiła się taka usługa, że za 100 zł można zamówić człowieka, który z myjnią parową wymyje cały samochód w środku i na zewnątrz. Wszyscy ustawiają się w kolejkach do tej usługi. I teraz zobacz, 100 zł za jeden samochód, 5 samochodów w ciągu dnia, to jest 500 zł dziennie. 500 zł dziennie razy 5 dni to jest 2,5 tysiąca zł tygodniowo. 2,5 tysiąca zł tygodniowo razy 4 tygodnie, pomijam pracę w soboty i w niedzielę, to jest 10 tysięcy złotych. Oczywiście brutto z podatkami, nieważne. Jest 10 tysięcy złotych, można dodać do tego sobotę, niedzielę, do tego można sprzątać domy, kosić trawę. To jest 10 tysięcy złotych. I teraz, dlaczego ktoś, kto sprząta, nie zarabia 10 tysięcy złotych, natomiast każdy z moich kolegów i koleżanek, którzy mają pieniądze, mówi, kurde, na sprzątaniu można zarobić 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Więc teraz tak, ja korzystam u siebie w domu ze sprzątania, zajmuje to z 4-5 godzin i płacę za to około 100. I większość osób, które do mnie przychodzą, to są panie z Ukrainy, które przychodzą, bardzo dobrze mówią po polsku, lubimy się, znamy i sprzątają, jest wszystko ok. Natomiast teraz pokażę, dlaczego te osoby nie zarabiają takich pieniędzy, o których mówimy. Punkt pierwszy jest taki, że jeżeli się z kimś umawiam na godzinę 13, to przychodzę przed 13 i czekam pod klatką, aż będzie 13:00, żeby wejść punktualnie, bo to robi pierwsze dobre wrażenie. Punkt numer dwa jest taki, że przychodzę ze swoim sprzętem do sprzątania, żeby komuś nie zawracać gitary tym, że musi pójść do sklepu, przynieść jakieś gąbki, płyny i tak dalej, że czegoś zabraknie, rękawiczek czy czegoś. Na starcie, jak wchodzę do mieszkania, to pytam się, jakie klient ma potrzeby, czyli które miejsca mam wyczyścić dokładniej, czy myję okna, czy myję lodówkę, czy mam myć piekarnik, czy otwierać szafki, czy nie, czego kompletnie nie dotykać, bo jest dla pana, czy dla pani ważne. W momencie, jak kończę, to wołam tą osobę i pytam się, czy usługa została wykonana prawidłowo. W związku z tym zyskuję w jej oczach takie zapewnienie jakości, że płaci, ta osoba zapłaciła za to, za co chciała, tak? I od razu mam jakiś feedback o swojej pracy i mogę się poprawić. I teraz ja w tym momencie, jeżeli wszystko jest zrobione ok, mówię tej osobie tak. Czy podoba się pani to, co zrobiłem, czy ładnie posprzątałem? Tak. Czy gdybym zrobił tak u pani koleżanki, w ten sposób posprzątał, tak samo ją traktował, czy byłaby mnie w stanie pani teraz polecić? I ta osoba powie tak, nie ma problemu. Czy może pani do tej osoby zadzwonić, czy dać mi numer? Musicie po prostu zrobić tak, żeby w tym momencie się to odbyło, że zostaniecie poleceni na przykład jednej, dwóm czy trzem osobom. I teraz kolejna rzecz jest taka, że musicie zapytać się o kolejne terminy, czyli pytam się tej pani, proszę pani, jak pani myśli, jak często powinienem się tutaj pojawiać, żeby pani miała czysto w domu, żeby nie musiała pani tego robić? Przecież jest pani zadowolona. Więc nie dość, że macie polecenia, to jeszcze macie tą jedną osobą wpisaną na jakiś okres w kalendarzu. I teraz jeżeli mówimy o myciu mojego samochodu, to ja bym się umówił raz na tydzień w sobotę, więc ze mnie jest 400 zł miesięcznie. 10 takich osób to jest 4000 zł miesięcznie, które są poumawiane co sobotę, co tydzień, tak? 10 tysięcy złotych, no to jest po prostu dwa razy tyle. W związku z tym
abonamentowość i polecenia sprawiają, że tych pieniędzy pojawia się coraz więcej. I teraz w momencie, kiedy brakuje nam już czasu na to sprzątanie, no bo wymycie 8 samochodów pewnie będzie niemożliwe w ciągu dnia, no bo już to jest ciężka fizyczna praca, to jesteśmy w stanie wtedy zatrudnić kogoś, kto będzie nam pomagał i będziemy mogli więcej zleceń zrealizować. No i tak po prostu powstają firmy. Ktoś robi to dobrze, dostaje polecenia, dobrze sprzedaje, zatrudnia kolejne osoby i wtedy te osoby zaczynają robić to za nas, a my po prostu zajmujemy się sprzedażą i zapewnieniem jakości produktów i usług. Z mojej strony to tyle. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję pod tym kanałem i włączyć sobie powiadomienia, tak żebyś otrzymał informacje o nowych odcinkach. Na razie będą pojawiały się one we wtorek o godzinie 18 regularnie i zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz, w którym napiszesz, o czym byśmy mogli powiedzieć w kolejnych odcinkach, bo dopiero rozkręcamy naszą serię. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Paweł Albrecht. Cześć.